Dzień dobry. Dawno niewidziany, proszę Państwa. Och, jak dawno niewidziany. Paweł Piskorski. Kiedyś najbliższy współpracownik Donalda Tuska, teraz przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego, ale przede wszystkim człowiek, który na polityce zjadł zęby i wie o niej wszystko. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zburzyła nas trochę ta informacja o sędzim Marciniaku, prawda? Co to w ogóle jest za historia? Jestem jak najdalszy od komentowania, ponieważ ją tak naprawdę wysłuchałem w tej chwili, czyli nie wiem, jakie jest tło tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że czasami poprawność jest za daleko idąca. No dobrze, miejmy nadzieję, że to się dobrze skończy. Trzeba zacząć od pytania, czy pan kandyduje do Senatu, bo to teraz taki wysyp. Roman Giertych, Ryszard Petru. Nie. Ja nie kandyduję nigdzie i mam poczucie jakieś takie, oczywiście łapię się czasami na tym, że to brzmi jak taki komentator z loży Muppet Show starszych panów, że to jest, że coś się niedobrego z polską polityką porobiło. I jak ja na przykład oglądam transmisję z Sejmu, to ja to muszę przełączyć, dlatego że ja nie wytrzymuję tego sposobu, to już nawet nie jest dialog, bo to są wzajemne krzyki. Będziesz siedział, będziesz wisiał. No, nie, to nie jest moja bajka. Więc... No dobrze, ale myśli pan, że Giertych i Petru mają szansę? Bo będą tak kandydować. Niby kandydaci opozycyjni, ale zdaje się, że wbrew blokowi senackiemu, temu paktowi opozycji. Ja nie wiem, jakie są kulisy tego. Nie mam zupełnie pojęcia. Jeśli Roman Giertych ma być twarzą Platformy albo taką twarzą akceptowalną Platformy, to uważam, że to jest ich błąd. I wcześniej czy później to się jakoś odbije. Zresztą po co tym ludziom jakieś bycie, stanowisko w Senacie, w którym tak naprawdę niewiele będą mogli zrobić? Ja nie wiem, czy to przecież nie jest plan emerytalny. W przypadku Giertycha tu jest oczywiście jeszcze ten dodatkowy wątek, że on zdaje się w kraju nie przebywa w tej chwili. No, miałby immunitet dzięki temu. No tak, ale immunitet można uchylić, w związku z czym to... Okej, okay, ja nie chcę w to wchodzić. Nie moja bajka, ja o tym nie decyduję. Nie wiem, dziwię się po prostu tylko, dlaczego takie dziwne przekładańce są robione. No to skoro pan nie kandyduje, to co pan robi? Z czego pan żyje teraz? No ja żyję tak, jak żyłem, to znaczy jestem rolnikiem, mam różnego rodzaju dotacje. Tak, to rolnik. Mam dotacje leśne. Co pan uprawia? Mam lasy przede wszystkim. Lasy, to są czyli te lasy, pan leśnikiem. Które, tak. Które pan te słynne 300 hektarów lasu, przez które wyleciał pan z polityki, bo uznano, że pan je kupił, nie mając na nie pokrycia, pieniędzy. Taki był pretekst, jeden, który wykorzystano przeciwko mnie i potem oczywiście sprawa się wyjaśniła, że wszystko było okej. I nikt, przepraszam, nie powiedział, dlatego że wiadomo było od samego początku, że to nie chodzi o żadne lasy ani dochody, tylko chodziło o to, żeby Platforma została podporządkowana w jedne ręce, żeby trafiła. No jest pan teraz przewodniczącym Stronnictwa Demokratycznego. Po co jest partia, która nie startuje w wyborach? Kandydaci ze Stronnictwa będą startowali, jak sądzę. Ale nie z waszej listy, bo wy swojej listy nie chcecie nawet wystawiać. Tylko trzy partie polityczne w Polsce są w stanie wejść do parlamentu, czyli PiS, Platforma i Hołownia. Wszystkie inne, no z dokładnością na PSL, któremu dobrze życzę, muszą wchodzić. Razem, tak? O to chodzi. Że wszystkie inne muszą startować w jakichś blokach, koalicjach, dlatego że tak wygląda ordynacja wyborcza. Ona jest zasadniczo różna od tego, co było na początku polskiej demokracji. Okej, i normalną rzeczą jest to, że mniejsze partie gdzieś znajdują sojuszników. No dobrze, kiedy pan ostatni raz rozmawiał z Donaldem Tuskiem? Dawno, nie mam jakiegoś głębokiego deficytu w tej sprawie. Nie brakuje panu tego? No rozumiem, że po tym, jak go pan publicznie oskarżył, że brał pieniądze w worki marek od Niemców na zakładanie KLD, nie ma już powrotu do rozmów. Nie, pan to zupełnie zniekształca i to ja, nie jest ale tak... Ale jak to ja zniekształcam? Przepraszam, to pan w książce opisał, że KLD brał milion, co najmniej milion marek. Nieprawda. I że nieprawda. No to wszystko to jest Donald nieprawda. Tusk, no jak nie, to? Nie, no, za dużo pan ogląda telewizji publicznej. Nie oglądam w ogóle telewizji publicznej i co najwyżej wiadomości, za dużo ich przekazów. No, nie. Co zostało naprawdę pan powiedziane? Książkę, którą pan napisał z Michałem Majewskim? Co zostało ja naprawdę czytałem. Co zostało naprawdę powiedziane, a nie zniekształcane przez pisowską propagandę? Newsweek otóż, o tym pisał, to jest pisowski. Jezus Maria, no. Czy da pan powiedzieć? Tak, dam. Otóż, co zostało powiedziane? Zostało powiedziane, że KLD było wspierane przez CDU na początku polskiej demokracji, tak jak my wspieraliśmy
ruchy demokratyczne na Ukrainie, w Białorusi i tak dalej. Ja byłem jeszcze w NZS-ie. Przecież też my jako opozycja demokratyczna braliśmy pieniądze z zewnątrz. Żadne miliony, to bzdura, nigdy czegoś takiego nie powiedziałem, nie padło czegoś takiego. Nie powiedziałem, że Donald Tusk to brał. Nie, mówił pan, tylko że Donald Tusk to było wsparcie. To Bielecki mogą powiedzieć więcej w tej to sprawie. To było wsparcie dla KLD, które uważam za normalne, bo wtedy rodziła się polska demokracja. Chodzi nie było to, w tym nic złego i że to nie było wymierzone w Tuska. Mówiłem o tym bardzo wiele razy. To wtedy wybuchła afera, stało się to głośne i ja mam... To pytanie było tylko takie, rozumiem, że po czymś takim Donald Tusk już nie będzie chciał z panem rozmawiać. A to jego sprawę, nie mam w tej sprawie. Myśli pan, że... A pan grał z nim kiedyś w karty? Nie na pieniądze tak po prostu, czy grał pan z kiedyś? No, znaliście się. W karty w ogóle nie grywam, a z Donaldem też nie grałem. Pytam dlatego, że ja takie mam wrażenie, że on teraz gra w pokera z Jarosławem Kaczyńskim. Przychodzi Jarosław Kaczyński i mówi 800+, a na to Donald Tusk mówi, dobrze, biorę 800 i jeszcze dorzucam 72 tysiące kwoty wolnej od podatku. Jak się panu podoba taka licytacja programowa przed wyborami? No, to mi się w ogóle nie podoba. No. I, zresztą w ogóle uważam, że to jest od lat olbrzymi błąd Platformy, że skapitulowała pod wpływem propagandy pisowskiej z tej linii liberalnej, zostawiła to zupełnie i kieruje się taką linią, która podobno przez bardzo przeze mnie lubianego Marka Borowskiego została zainicjowana, czyli damy wszystko, co dało jej PiS i damy wam więcej. To jest tak wygląda teraz polska polityka. Paweł Piskorski jest ze mną w studiu. No dobrze, ale czy to jest populizm i tak się po prostu wygrywa wybory, czy... To jest niebezpieczna licytacja populistyczna, która prowadzi do takich skutków jak w Grecji, Argentynie, w tych krajach, w których to się wcześniej czy później zawaliło, dlatego że każda kolejna ekipa uważa, że tylko dzięki licytacji socjalnej, to znaczy rozdawnictwu pieniędzy, jest w stanie wygrać wybory. I Platforma w tą pułapkę trafiła, popadła. I co najgorsze jeszcze, to nie będzie skuteczne. Znaczy, na szczęście Tusk ma wielkie szczęście, a PiS popełnia tak dramatyczne błędy, jak ta ustawa dotycząca komisji weryfikacyjnej. Komisji antyrosyjskiej, co być może jeszcze będzie okazja, żeby to skomentować. Ale z powodów socjalnych Platforma nie wyprzedzi PiSu. To trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że na tym poziomie licytacja Platformy będzie nieskuteczna. Pójdzie pan na marsz 4 czerwca, do którego wzywa Donald Tusk? Nie zamierzałem iść na ten marsz, dlatego że sposób, w jaki Donald to organizował, w moim przekonaniu, miał odstraszyć innych. Ale po tym, co się stało, uważam, że kolejna bardzo niebezpieczna linia została przekroczona i będę na tym marszu, ponieważ naprawdę coś ważnego się stało. To znaczy, Paweł Piskorski też będzie na marszu 4 czerwca. Jako zwykły obywatel gdzieś w ogonie pewno tego marsza, ale jednocześnie chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, coś się zmieniło i PiS popełnił olbrzymi błąd. O tym wszystkim porozmawiamy w RMF24. Już teraz serdecznie zapraszam. A słuchaczom radia życzymy miłego weekendu. PiS popełnił błąd. Jaki to błąd? Ogromny błąd. No, wprowadzenie ustawy, która jest nie do obrony z punktu widzenia konstytucyjnego, prawniczego, standardu, który obowiązuje w dojrzałym świecie, to takich rzeczy się nie robi. Ale może po prostu on liczy na to, że wywoła teraz polaryzację, że będzie z jednej strony Tusk i jego przystawki, a z drugiej strony Jarosław Kaczyński. Nie, wtedy łatwiej jest walczyć. PiS tę polaryzację, zresztą z pomocą dużą Donalda Tuska, który jak wrócił do polskiej polityki, też dążył do polaryzacji, bo jemu to pozwalało na odzyskanie części głosów, które odpadły od Platformy na rzecz Hołowni i innych środowisk. Mhm. Więc PiS tą polaryzację miał. Tu nie było problemu. I to grał na swoim boisku. To po co to zrobił? Uważam, że z głupoty. Tam kogoś, kto im to zaproponował, powinni na Nowogrodzkiej ze schodów spuścić. Znaczy, to jest niewiarygodny błąd pomagający opozycji, bo pokazujący ci goście chcą bezprawnie i nawet jak się nie ma sympatii do jednej czy drugiej osoby, w której oni chcą uderzyć, to
nie takich rzeczy się nie robi. Prezydent Duda popełnił absolutne harakiri. To znaczy rzadko ktoś ma zdolność, żeby powiedzieć tak, w tym momencie popełniłem ten życiowy błąd i się skończyło wszystko. Bo Duda przecież po rzeczach, które robił, odzyskał dobrą pozycję. Jego grzechy były zapominane, bo przecież tak dobrze zachowuje się w sprawie Ukrainy. I nagle zrobi coś takiego, po czym ani on nie ma przyszłości europejskiej, a w Polsce będzie postrzegany cały czas jako ten, który chciał doprowadzić do... Przy tej polaryzacji, wie pan, przez jednych i tak będzie postrzegany jako pisowski pomagier i niczego dobrego o nim nie powiedzą, ale dla innych będzie bohaterskim, wspaniałym prezydentem. Pan niestety... Niestety pan jako osoba, która... przynajmniej czasami stara się znaleźć argumenty, nie tyle środkowe, bo to nie chodzi o jakieś środkowanie, tylko chodzi o to, żeby znaleźć to, co się naprawdę dzieje, a nie patrzeć przez pryzmat jednej czy drugiej propagandy. Ale ja nie patrzę przez pryzmat propagandy, tylko mam wrażenie, że w Polsce, jeżeli już rozmawiamy serio, brakuje arbitrów, brakuje kogoś, kto by powiedział, nie, to jest po prostu złe, dlatego, że to, co zrobi Donald Tusk, przez jednych będzie przyjmowane z zachwytem, a przez drugich z obrzydzeniem. No, absolutnie. I to działa tak samo w przypadku Kaczyńskiego, prezydenta Dudy. Tak, ale nie można się temu poddać. Absolutnie wszystkich. Ja wiem, że są dwie skrajne plemiona, które się zwalczają i usiłują narzucić wszystkim normalnym ludziom narrację, że tylko my mamy rację. Jeśli ktoś na przykład usiłuje powiedzieć jedną dobrą rzecz, którą PiS coś zrobił, to natychmiast jest przez zwolenników tych skrajnych, zwolenników opozycji, natychmiast tak właśnie to wygląda. Obrzucany błotem i tak dalej. Odwrotnie. I odwrotnie. Więc ja się w to nie wpisuję. Tak nie wygląda prawda. To zadajmy pytanie. Dlatego trzeba sobie jasno powiedzieć, gdzie jest przegięcie. Na przykład ta ustawa pisowska jest przegięciem, a gdzie przegięcia nie ma, a jest jakaś rywalizacja polityczna. Dobrze. Panie Pawle, no to porozmawiamy. Pan znajdzie dla siebie partię, na którą może głosować w wyborach? Na pewno będę głosował na jakąś partię opozycyjną, ale w tej chwili jeszcze nie wiem na jaką, bo zobaczymy. Po pierwsze zobaczymy, czy wybory będą. Myśli pan, że może ich nie być? Panie redaktorze, żyjemy w świecie niebezpiecznym, groźnym. Ja nie chcę niczego sugerować, ale proszę sobie wyobrazić... Musiałby nastąpić stan wojenny. Proszę sobie wyobrazić, że gdzieś następuje jakiś atak jakiejś promoskiewskiej grupy i w tym rejonie jest wprowadzony stan wyjątkowy. Wtedy nie można na terenie całego kraju przeprowadzić wyborów. Więc po pierwsze mam nadzieję, że tego nie będzie i że te wybory będą. Po drugie, w tym sensie ja nie jestem symetrystą, to znaczy nie jestem równo od opozycji i równo od rządzących. Ja uważam, że PiS tak szkodzi Polsce, że powinien być odsunięty. No dobrze, ale to nie oznacza, że bezkrytycznie patrzy na moje koleżanki i kolegów z opozycji. To porozmawiamy o pańskich koleżankach i kolegach z opozycji. Pan mówił, że powiedzenie, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem, nie tylko mną, ale wieloma osobami o liberalnych poglądach wstrząsnęło. Jakby Donald był Donaldem z lat 90., to niby też wstrząsnęło, bo to szkodliwy populizm. No wszystko się zgadza. No, nie można przekraczać, zwłaszcza osoba, czemu która opozycja jest... wchodzi w tę licytację? Bo sobie wmówili sobie, albo ktoś im wmówił, że bez bycia uczestnikiem tego rozdawnictwa nie można wygrać wyborów. Ja uważam, że to jest bardzo poważny błąd i jeszcze, że to jest nieskuteczne, dlatego że jeśli mówi to osoba, która ma wizerunek liberała i która przez większość swojego życia publicznego robiła coś innego, to jej się w tej sprawie nie zaufa. Tej populistycznej licytacji się nie przeciągnie. Jeśli ktoś mówi tak oczywistą bzdurę, jak to, że coś, co jest towarem, to liberał na to mówi, to jest towar, który trzeba spowodować, żeby jak najwięcej ludzi było stać. Znajdźmy instrumenty rynkowe, żeby ludzi stać było na ten towar. A prawo to jest coś niezbywalne. Myśli pan, że takim instrumentem byłby na przykład kredyt 0%? To mówi teraz Platforma. To jest zupełnie inna historia w tej chwili, jak do tego doprowadzić. Ja nie chcę w te... bo utkniemy w technikaliach. Chcę tylko powiedzieć, że powinno się przestrzegać podstawowych reguł, bo ludzie wbrew pozorom nie są głupi. To tylko Kurski może powiedzieć... Ludzie wbrew pozorom nie są głupi. Tak, to tylko Kurski może powiedzieć, że ciemna masa i tak we wszystko uwierzy. Tak nie jest. Ludzie mają... A nie mam takiego poczucia zupełnie poważnie, że politycy z obu stron tak właśnie traktują ludzi, nie jak... Jeśli tak traktują, to się głęboko mylą. Ja uważam, że ludzie mają świadomość... Widzisz, to jest taki poker za nasze pieniądze i nikt nie mówi...
sprawdzam, tylko wszyscy mówią, nie, no dobra, podporządkujemy się temu. No nikt nie jest w stanie, nawet Ryszard Petru, o dziwo, zaczyna się łamać. Coś strasznego. Co się stało z liberałami? Pan zakładał kongres liberalno-demokratyczny. Jeśli ludzie uważają, że trzeba koniecznie uczestniczyć w szkodliwej licytacji, to po prostu się mylą. Jeśli uważają, że to będzie bez wpływu na przyszłe pokolenia, na to, jak będzie wyglądał budżet, gospodarkę i tak dalej, to się mylą. A co się stało z liberałami? Liberałowie rozpieszli. Tak, rozpieszli się po bardzo wielu miejscach, a część z nich zdezerterowała z pozycji liberalnych. Dzisiaj wstyd jest mówić o sobie liberał. Bardzo mało osób, tak jak ja, mówi o sobie nadal, że ma poglądy liberalne. Zaciemniają to, mówią, a to się źle kojarzy, bo PGR-y. No przecież to kompletna bzdura. To jest element propagandy pisowskiej, na przykład, że PGR-y się mogły w Polsce utrzymać. Przecież to bzdura. Nigdzie nie utrzymały się, nawet w NRD przejętym przez Niemcy Zachodnie, które sponsorowały PGR-y, nawet tam PGR-y upadły. I masa tego rodzaju przykładów pokazuje, że tylko zdrowe gospodarcze podejście jest w stanie przekonywać na długą metę ludzi. I mam nadzieję tylko, że to jest na potrzeby wyborcze, przy czym zobaczymy, czy Pan będzie ma nadzieję, to skuteczne. Że jak Platforma wygra wybory, to zapomni o tym i będzie realizowała taki liberalny kurs? Mam nadzieję, że opozycja po wygranych wyborach zrobi przegląd tego, co się dzieje w tej chwili na przykład w polityce socjalnej państwa, jak są wydawane pieniądze, gdzie pieniądze są ukrywane. Nie ukrywane na takiej zasadzie, że Morawiecki sobie je gdzieś do kieszeni bierze, tylko ukrywane na zasadzie tworzenia funduszy, funduszyków, instytucji, które wyprowadzają z budżetu te pieniądze po to, żeby te pieniądze nie były naliczane do długu publicznego, skumulowanego. Dobrze, ale to zaraz. I tej podstawie będzie uzdrawiało Polskę. No ale jak na przykład, co powinna zrobić opozycja, jak dojdzie do władzy z programami socjalnymi? Powinna zrobić po pierwsze audyt, bo ja nie wiem i naprawdę wydaje mi się, że nie wiemy, w sensie klasa polityczna, nie wiemy, co tam się dzieje w tym budżecie, jakie są rzeczywiste zobowiązania, ile pieniędzy rozchodzi się. Co dalej? Co tak, no i potem powinna... Ja w ogóle jestem zwolennikiem, ale to ja. Oni sobie będą robili, pan co będą uważali. Sobie oczywiście, przecież pana ja uważam, że pomoc socjalna powinna być kierowana. Czyli pomoc socjalna nie powinna być rozsiewana. Nie każdy powinien dostawać 500+, 800+, czy dowolne pieniądze. Emerytury 13 powinny i tak dalej, dostawać, tak? Te osoby, które mniej zarabiają. Czyli bo jak osoby sobie radzą w życiu, to nie muszą być sztucznie subsydiowane przez państwo. A bzdurą jest to, co oni opowiadają, że koszty obsługi tego są tak gigantyczne. Zaraz, czyli powinniśmy zrobić tak, jeśli ja dobrze rozumiem, zapomnijmy o 500+, o 13 emeryturze, o tych świadczeniach 300+ i tak dalej i dawajmy te pieniądze najbiedniejszym, tym, którzy potrzebują i opieka społeczna powinna oczywiście je rozdzielać. No, na tym polega pomoc socjalna państwa. Ja jako liberał uważam, że ona powinna mieć miejsce, ale ona powinna trafiać do ludzi, którzy z jakiegoś powodu sobie nie radzą, a najwięcej tej pomocy, i to nie jest populizm, najwięcej tej pomocy socjalnej powinno na przykład trafiać do osób niepełnosprawnych. Nie dlatego, że to jest sprawa głośna, tylko że oni sobie naprawdę nie radzą. To znaczy, to są ludzie, którzy nie mają zdolności, bo jak ktoś rano wstaje i mówi, tam mi się dzisiaj nie chce iść do roboty i tak przyjdą pieniądze z socjalu. To jest dla mnie coś oburzającego. Ale jest ileś osób, które wstają i mówią, ja nie mogę nic innego zrobić, bo cały dzień się będę dzieckiem zajmować, niepełnosprawnym. Dobra. I ci ludzie tam powinny trafiać pieniądze. A po co 500+, panu czy mnie? Wróćmy w takim razie do... A pan bierze to 500+? Oczywiście. Oczywiście. No ależ oczywiście, no wszystkie, to jest... Jak dają? Pan bierze? Oczywiście. No oczywiście, ponieważ świadczenie publiczne po prostu jest świadczeniem, które obowiązuje wszystkich, ale to nie oznacza, że to jest modelowy system. To dobrze. Znaczy, czy ty, to oburzające, że emeryturę bierzesz, masz wielkie pieniądze, nie powinieneś brać emerytury. Nie, jak komuś się należy emerytura, tutaj dzisiaj docierały jakieś informacje o dużych emeryturach, które politycy biorą. No jemu się to należy. Okej, niezależnie od wszystkiego. Natomiast pomoc socjalna powinna być celowana. Nie powinno być tak jak teraz. Ostatnie pytanie jest takie. Myśli pan, że Donald Tusk jest takim liderem, który ma w sobie tę siłę, żeby wygrać wybory, żeby zjednoczyć tę opozycję? No, wymusić na niej swoje przywództwo i wygrać te wybory. Ale wymusić, czyli stworzyć jedną listę, czy stworzyć rząd? No bo to są dwie różne rzeczy. Stworzyć rząd, ja jestem przeciwnikiem będzie jednej listy. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że Donald Tusk
jest osobą, już pomijam wszystkie inne rzeczy, jest osobą mającą stosunkowo nisko zawieszony tak zwany sufit, czyli ogólnie rzecz biorąc przez część wyborców też opozycji nie jest dobrze postrzegany. Myśli pan, jeśli w Tusk, z tym którego czeka bardzo ciężka kampania i olbrzymi atak ze strony PiSu, i to czasami będzie atak bardzo nie fair. Jeśli Tusk będzie liderem wszystkich, to nie będzie, krótko mówiąc, gdzie uciekać. Znaczy, część wyborców się zniechęci, zostanie w domach. Dobrze, dlatego więcej list, lepiej. Natomiast oczywiście liczę na to, że oni się potem dogadają i stworzą rząd. No dobra, ale to pytanie, czy na przykład lepszy byłoby taki wariant, w którym Donald Tusk się wycofuje, mówi, dobra, ja na przykład, nie wiem, kandyduję albo nie kandyduję, wszystko jedno, pozostaje liderem Platformy, ale kandydatem na premiera jest Rafał Trzaskowski. To na tym etapie to jest udawane, to nikogo nie przekona. Znaczy, na tym ja etapie, uważam, że... to kiedy mogłoby to nastąpić? Nie, to mogłoby nastąpić pół roku temu, rok temu. A jak będzie na przykład etapie... za 2-3 miesiące, to... Nie, to nie będzie skuteczne, bo ludzie uważają, że będą uważali, że to już jest szachrajstwo, że będzie, że to jest postępowanie takie jak Jarosława Kaczyńskiego, to znaczy, że on będzie realnie kierował wszystkim z... Platformowej Nowogrodzkiej, nie wiem, gdzie oni teraz siedzą. I, ale szachrajstwo, mówi pan o szachrajstwie. Niech pan zwróci uwagę. W 2015 roku Andrzej Duda zostaje prezydentem, nie Jarosław Kaczyński, a premierem zostaje nie Jarosław Kaczyński, tylko Rata Szydło. I kto kieruje? No i wszystko jedno, ludzie to kupują, to nie o to mi teraz chodzi. No tak, ale to nie jest wszystko jedno, bo ja jestem przekonany, że częścią krytyki tych ludzi, którzy nie chcą na PiS głosować, jest też model kierowania państwem. W związku z czym, jeśli druga strona jest lustrzanym odbiciem, tylko tyle, że wierzycie tym albo tym, a oni będą tak samo postępować. To znaczy też będą Donald Tusk tam sobie przy herbatce będzie dyktował Trzaskowskiemu czy komuś, co oni mają zrobić. To będzie tak samo nieuczciwe. W związku z czym uważam, że atutem opozycji jest to, że ona mówi, nie, my tak nie chcemy. Chcemy naprawdę, że kierownictwo będzie w rządzie. Tak powinno być. Szymon Hołownia się jeszcze odbuduje? Może zostać prezydentem? No, teoretycznie oczywiście, że może zostać prezydentem, bo to będzie pytanie, jak będzie wyglądał kompromis prezydencki koalicji rządzącej. Nie będzie tak, że Rafał Trzaskowski nie da sobie tego wyrwać nikomu z opozycji? Ja nie mówię, że wygra wybory, ale... Wszystkim będą decydowały sondaże. I zobaczymy, co będzie za 2 lata. Bo proszę też... Może nie tyle przyjąć do wiadomości, co zdać sobie sprawę, że jest taki pogląd, ja nie mówię, że ja jestem jego wyznawcą, że zwycięstwo opozycji i 2 lata rządów opozycji to jest przekreślenie szans Trzaskowskiego na prezydenturę. Bo to będą bardzo trudne lata. To będą lata, w którym oni muszą się mierzyć z wetem Dudy. Muszą z Trybunałem się liczyć, który może wszystko stopować. Ja nie wierzę w to, że oni kilku silnych, jak to ci dżentelmeni mówili, przyprowadzą i wyprowadzą. Nie, oni mogą co najwyżej, mają inny pomysł. Nie będą tych orzeczeń publikować. To wszystko jest zabawa, że poniżej poziomu normalnego funkcjonowania państwa. Ale generalnie, dobrze, to, generalnie to będą bardzo kończyć. Trudne lata. I musimy zadać jedno ostatnie pytanie. W listopadzie, na 11 listopada, kto będzie polskim premierem? Już po wyborach. PiS będzie popełniał takie samobójstwo, jak popełnia, to będzie Donald Tusk. A pan myśli, że będzie popełniał takie samobójstwa? No tak, na razie w to brnie. Znaczy, jeśli zacznie ta komisja pracę i to będzie główny... Przecież proszę zwrócić uwagę, co się stało. To koniec. Zwolniło opozycję w ogóle z mówienia pozytywnych rzeczy. To jedyna rzecz to jest to zamach na demokrację i mają rację, to jest zamach na demokrację. To jest dramatyczny błąd PiSu. Dramatyczny błąd PiSu. Zobaczymy, czym się skończy. Paweł Piskorski był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, bardzo. Państwu, kłaniam się.